Podzielimy tego. Tutaj jest, drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. Projekt Komisji Ochrony Środowiska, bardzo proszę, referuje Pani Przewodnicząca Zofia Ziarkowska. W związku z tym, że ZIKiD musi podać do budżetu miasta kwoty, które są potrzebne na doposażenie ogródków i oddalności, nasza Komisja Ochrony Środowiska ustaliła. Drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. W dniu wczorajszym następujące doposażenie ogródków i oddalności samoloty. Uważamy, że potrzebna jest huśtawka dwuosobowa, kubełkowa dla małych dzieci i ściana wspinaczkowa. Oczywiście w miarę posiadania środków. Ogródek Jordanowski przy cukrowni ściany wschodniej i północnej od szkoły podstawowej numer 52 oraz chodnik przez ogródek, taki ukośny chodnik, bo tam brną w błocie, a chodzą tamtędy. Ogródek Jordanowski, osiedle drugiego pułku lotniczego przy śmietniku. Betonowy kosz na śmieci. Ogródek Jordanowski, ulica Wężyka. Huśtawka kubełkowa jednoosobowa dla małych dzieci. Ona miała być w tym roku zamontowana, z niewiadomych przyczyn nie została zamontowana. Nawierzchnia poliuretanowa pod huśtawką i autkiem sprężynką. Ogródek Jordanowski, ulica Centralna. Zestaw zabawowy metalowy w miejsce istniejącego drewnianego. Ten drewniany zestaw jest jeszcze wytrzymały na tyle, że nie zagraża dzieciom pod względem bezpieczeństwa, ale jest brzydki. No po prostu pani z ZIKiD-u jedna uznała, że trzeba kolorowo zrobić i ten brąz przemalowała na różne kolory. W tej chwili obłażą te kolory, no i to wygląda naprawdę bardzo nieestetycznie. Ogródek Jordanowski, ulica Sikorki, zjeżdżalnia. Ja się upieram przy tej zjeżdżalni, ponieważ kiedyś rozmawiałam z panem Adamczykiem z ZIKiD-u i mówił, że on to poprawnie jeszcze i że prawdopodobnie da się tą zjeżdżalnię tam wstawić. Także chciałabym bardzo, żeby te dzieci tam miały zjeżdżalnię na Sikorki. Powyższa uchwała jest niezbędna celem wystąpienia z ZIKiD z wnioskiem o wprowadzenie powyższego zadania do budżetu miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Zosiu. Dlatego, drodzy Państwo, te propozycje oczywiście będą też analizowane przez ZIKiD pod względem możliwości realizacji, no bo tam gdzie jest projekt, tam będzie zadanie musiało oczekiwać. Natomiast będziemy jeszcze jako zarząd tutaj potem po weryfikacji będziemy jeszcze z komisją wspólnie ustalać. Możemy jeszcze doprojektować gdzieś, prawda? Ale na razie wykupujemy i poczekamy. Niekoniecznie na rok bieżący. Na razie poczekamy, zobaczymy z ZIKiD-u, jaka będzie informacja zwrotna i będziemy jeszcze w tym zakresie działać. Także tutaj będziemy pomiędzy zarządem a komisją będziemy czynili ustalenia w tym zakresie. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Pan Piotr Zdruba, podepraszam. Mam takie pytanie jedynie. Ja jestem za tą uchwałą, ale inwestujemy w nowe jakieś zabawki. Przedmioty, które będą na placach zabaw, ale nie remontujemy tego, co jest. Na przykład przy AWF-ie wszystko niszczeje. Czy w najbliższym czasie... A czy to jest ogłodek? ZIKiD-u. A, no to... ZIKiD-u już nie ma. Mamy 10 lat. To też jest tak. Pan Janie Moksa i potem pan Michał Franczyk. Czyli pan Piotr Lewak jeszcze chciał coś... Nie, wszystko. Panie Janie, tyle. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ta zabawka drewniana, o której pani Zofia wspominała, ona nie zagraża, ale ona jest. No chyba pamięta czasu komuny i po zimie może zacząć zagrażać. Bo ona już jest przy kontakcie drewna z ziemią dosłownie zaraz kupiła. Tam konieczność wymiany. Poszła w długim czasu. Tak jest. Pan Michał Franczyk, może pan pomyśleć to bardzo. Jeśli chodzi o ogródek w Parku Lotników Polskich, to z tego co pani Zosiu pamiętam, jak byliśmy na wizji, tam jakieś środki miały być wydatkowane na dodanie nowych urządzeń i też na renowację tak jakby tego co jest. A z tego co ja pamiętam i byłem tam jeszcze w grudniu, miało być to na czarku zrobione, nie jest zrobione. Tam miała być dostawiona huśtawka, tam miało być chyba dwie nowe sprężynki. W parku? Tak. W parku, ja powiem później, powiem, bo
To jest zostało doposażone. Zostało. Dostanę głos później. To proszę bardzo, a może od razu panu Michałowi, panie Krzysiu. Proszę bardzo, w parku są dwie huśtawki na wskornikach metalowych. Dwie huśtawki, to znaczy jedna jest z siedziskami płaskimi, a druga z siedziskami kubełkowymi. I dwie sprężynki, w sumie za 10,5 tysiąca. Okay. To było drugie doposażenie, które było, oni dopiero w grudniu późno robili. To jest to, co Rada Dzielnicy przeznaczyła na ogródek w parku. Dziękuję bardzo, panie proszę. Ogrodzenie Górska. Tak, ma jeszcze raz pan mikrofon, czy pan proszę. Proszę mi koniec kończyć. Chciałbym tylko jeszcze zapytać, jeszcze była pani Gosiu wymiana niektórych elementów belek. Płyty nie były wymienione. Nie płyty, tylko elementy belek. Elementy, wie pan, to trudno mi powiedzieć, bo ja tego nie odbierałam. Pod jedną z huśtawek dla dzieci starszych jest takie wyłożone, nie wiem, drewnem czy czymś takim utwardzonym, bo dla dzieci z kolei jest ciągle straszne błoto i jest problem, żeby to dziecko wsadzić, wyjąć i chodziłoby o taką małą po prostu tyką na wierzę, czy drewnianą, czy jakąś taką z jakiegoś... Pani Boże, proszę zanotować przy przeglądzie najbliższym to, co Paweł mówi, żeby sprawdzić. Tylko po tą jedną taką drobną nawierzchnię i ewentualnie jak się wchodzi przez bramkę, jest taka dziura po prostu, w wielu przyczyniach zbieracie woda i to jest błoto, więc albo kwestia wyrównania lub małego kawałka, bo poza tym jest jak się wjeżdża z wózkiem duży spalt i prosto do błota, więc kwestia wyrównania lub kawałka też jakiejś nawierzchni. Przy jakim urządzeniu? Jedna podpuszcza pod dla małych dzieci, a drugie to przy wjeździe przez bramkę od strony od szkoły czy od chodnika wjeżdża. Wie pan, można? Ja tylko dodam, że być może to tak się bierze w ramach bieżącego urządzenia. Może są drobne rzeczy, jakieś prawki albo coś. Bo to nie tylko przy Adamku tak jest. Przy wielu ogródkach jeszcze mamy błoto pod huśtawkami. No niestety ja proszę, żeby zasypywali to piaskiem, to błoto. Bo nawet piasek, który będą wyjmować kiedyś z piaskownicy i wymieniać na nowy, to można by podsypać to, bo nie stać nas na to, żeby tą nawierzchnię poliuretanową dać wszędzie, bo to jest potwornie drogie, musi pan wiedzieć. A w tej chwili naprawdę nie mamy pieniędzy na to. Ale po drugiej stronie są na przykład przy drugich ustach są jakieś deski, czy to ja nie wiem jak to technicznie wygląda, zgłoszono mi taką uwagę, dlatego zakazuję. Poprosimy na bieżącym przygodzie, żeby piaskiem posypać. Myślę, że przy tym stole nie rozwiążemy tego problemu i nie zastosujemy, nie wymyślimy technologii. Proszę, żeby przy bieżącym utrzymaniu po prostu tutaj o tym pamiętać. Czy ktoś jeszcze chciał zgłosić się w dyskusji? Nie, tylko pani Ania może powiedzieć, że firma Integra przegrała przetargi od nowego roku, jest podpisany przetarg z firmą Nagrę. To teraz będzie jeszcze bardzo ładnie. Konserwacja. Dziękuję. Pani Ania, pani Ania Brynek, bardzo proszę. Ja jeszcze chciałam się zapytać, czy będzie tak jak w zeszłym roku zarezerwowana kwota na utrzymanie ogrodu koszenie? Jak to była kwota? No to była kwota ponad 8 tysięcy. Znaczy mamy tam, znaczy w środkach na doposażenie, bo tu jest cała kwota, to jest ponad 50 tysięcy. Z tego co ja obliczyłem, więc zależy od tego, jakie doposażenie, to być może tutaj... Znaczy się na pewno to będzie tego ujęte, bo to już jest jakby stałe utrzymanie. Tak, to już jakby doszło do, że mamy nie 10, tylko 11, prawda? Ja jeszcze przypomnę to pani Ewie, ale będziemy tutaj pilnować tego. Czy ktoś jeszcze, drodzy Państwo, nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.